Witaj, Romanie, w kolejnej części. Witam, witam. Tym razem poruszymy temat programowania. Ostatnio mówiliśmy o Matrixie i w sumie jakby tak połączyć temat Matrixa i programowania, to trochę to ma ze sobą wspólnego, ale dzisiaj porozmawiamy o programowaniu w ujęcia właśnie programowaniu albo podświadomości, albo świadomości człowieka. Jak byś rozpoczął temat programowania? Bez impulsu nie będzie reakcji, czyli jeżeli ja nie odczuję impulsu, najlepiej odczuwać impulsy od wewnątrz, nie od zewnątrz, bo i od zewnątrz to jest mind control, czyli jestem kontrolowany. A jak czuję od wewnątrz, to wtedy ja się mogę sam programować. Na przykład chcę być szlachetniejszy, chcę być lepszy. Chrystus mówił, bądźcie doskonali jak ojciec wasz, nie perfekt, bądźcie doskonali jak ojciec wasz w niebie, więc ja nagle chcę się udoskonalić, prawda? I wtedy ja decyduję o tym, jak się programować. W innym wypadku mogę być zaprogramowany z zewnątrz jakimś impulsem, na przykład ja chcę być człowiekiem sukcesu i być prezydentem Stanów Zjednoczonych albo, ja wiem, prezesem General Motors. Chcę być kimś i mieć coś. Prawda? Wtedy ja się będę programował inaczej i być może nawet osiągnę to, co chcę, bo Matrix na pewno mi otworzy takie możliwości, żebym go nie opuścił. Wiedząc, że jak ja będę się udoskonalać, to jestem na drodze opuszczenia Matrixa. A Matrix jest stworzony przez istoty inteligentne. To nie znaczy, że przez istoty współczujące. Tylko intelekt, zimny intelekt. Jeżeli będę obserwowany przez Matrix, że na razie ja nie szkodzę interesom Matrixa, czyli stwórcom Matrixa, to je będę tolerowany. Na przykład mogę dalej nadawać dobre wieści. Ale może być, że w pewnym momencie gdzieś ktoś powie, no dotąd, dalej już nie. Trzeba to wyłączyć. To co wtedy będzie? Nic. Nic nie będzie. Dobre wieści są. Każdy może słuchać ich wewnątrz, w swoim sercu, a nie być uzależniony od tej twarzy. Właśnie a propos programowania i Matrixa, przypomniała mi się ta scena z filmu, gdzie oni wchodzą do Matrixa i mijają blondynkę w czerwonej spódniczce, bardzo atrakcyjną. To jest genialny program. I właśnie on, w momencie, kiedy się odwraca i już ma pistolet przystawiony. Mówią ci forma i treść. On się nie obejrzał za treścią, bo nie znał tej blondynki. Ale ta forma spowodowała, że on chciał zobaczyć formę. Ja miałem dwie takie żony w moim życiu, że gdzie ja z nimi wchodziłem, faceci siedzieli z dziewczynami, się oglądali. Nie za mną. Za mną się nikt nie oglądał. Dobrze, że ci faceci za mną nie oglądali, ale faktem jest, że my nie widzimy w Matrixie całości, czyli treść i forma. My widzimy tylko formy. I teraz w chwili, kiedy ja chcę wyjść z Matrixa, ja muszę uwolnić się od form. To co, to nie będziemy się już patrzeć za kobietami? Nie. Krótko nie i nie ma tu już... Nie ma dalej. Nie ma dalej, bo inaczej zaczyna to, co robią w Matrixie z religią. Jest prosto z mostu napisane, krótko i zwięźle, nie zabijaj. No tak, ale muszę przecież coś zjeść. Tam nie jest napisane, ale jak będziesz głodny, rób świniobicie. Tak nie jest napisane. Jest powiedziane, nie zabijaj. Jest też napisane, jedz wszystko z drzewa i z krzewów. To oni mówią, tak, ale w takiej sytuacji to już wtedy można zabijać. No to teraz, jeżeli będzie nie zabijaj, to każdy żołnierz powie, ja nie mogę teraz strzelać do bliźniego swego. Tak, bo tam jest źle przetłumaczone. To starohebrajskim było inaczej. Tam było napisane nie morduj, a zabijać możesz, bo my ci dajemy rozkazy, ty wypełniasz rozkazy, jeszcze nawet z tego można żyć.
Zaczyna się żonglowanie i prawo, które jest, można interpretować. A jeżeli można interpretować, to ja już nie żyję zgodnie z prawem, tylko z interpretacją. Czyli z jakimś nagięciem tego. Czyli to jest już jak w jazzie. Możesz wziąć melodię i sobie grać na swój sposób, interpretować. Możesz nawet sprzedać więcej płyt niż kompozytor. Mimo to, to już jest interpretacja. I dlatego Chrystus, ja zawsze wracam do Chrystusa, bo ja nie jestem religijny, tylko dlatego, że to tak ma być. Zgodnie z moim zapatrywaniem. Jak ktoś nie chce, może się przekabacić na coś innego. Albo nigdzie się nie przekabaca, to jest najlepiej. Więc Chrystus mówił na przykład w ten sposób: nie dodajcie do tego ani joty. Po hebrajsku to było alfa i omega, po grecku, a tu był alef i jota. Jota to jest najmniejsza literka w alfabecie. I ona była zawsze symbolem czegoś bardzo małego. Czyli nie zmieniamy, nie interpretujemy. Jest napisane nie zabijaj, nie zabijamy. Kto chce zabijać, niech zabija dalej. Kto chce przestać zabijać, bo się chce udoskonalić, niech nie zabija. To jest prawo. Tam nie ma przykazań, tam nie ma nakazów, tam nie ma egzekwowania, tam nie ma karania. Nawet za czasów Mojżesza, co jego trafiło tak samo, było o tym, jak pobił tam policjanta, nazwijmy to, to wypędzano, nigdy nie zabijano, wypędzano wtedy. No już na pewno nie tej rangi człowieka, bo on był tam arcykapłanem w gruncie rzeczy i wychowany przez siostrę Faraona, ale definitywnie zobaczył niesprawiedliwość, podszedł, zareagował, czyli nadał pewną wartość. W zamian za to został wyrzucony z Egiptu. No i później poszedł i ożenił się. To już jest jego wybór. W każdym bądź razie możemy żyć wolni w Matrixie i możemy wyjść z Matrixa. Możemy wyjść z Matrixa nie wychodząc fizycznie. Bo ludzie zawsze, wiesz, utożsamiają się ze swoim ciałem. To każdy ci powie, to dobra, to jak tacy mądrzy jesteśmy, Michał, Roman, no wstańcie i wyjdźcie teraz z Matrixa. Tu nie chodzi o formy, chodzi o treść. Ja sobie w tej chwili mogę żyć poza Matrixem, ale nikt nie może mnie zastraszyć, jak nie będziesz robić to, co ja chcę, to cię zabiję. Nikt nie może mnie zabić. Te lekcje już mam za sobą, więc albo wyłączą mnie, to znaczy wyłączą mi tylko możliwość. Dlaczego? Bo mózg nie rozpozna, czy to ja odchodzę z ciała dobrowolnie i go wyłączam, czy to z zewnątrz przyszło. Znowu mind control. I to można zrobić dzisiaj. Nawet nikt nie musi specjalnie nawet mieć mojej fotografii, czy robić jakieś, wiesz, czarne magie. To z satelity. Ja mogę być w samolocie, w pociągu, jechać do Warszawy, do Düsseldorfu i ja się nagle poczuję dziwnie i na tym nawet nie poczuję się źle. Ja poczuję, że coś się dzieje i na tym będzie koniec. I zobaczę siebie spod spodu do góry albo z góry na dół. A to znaczy, że już jestem jedną nogą w domu. Nic się złego nie stało. Natomiast ten, że mu za to płacą, żeby wykonywał takie zadania, obciążył się. Mimo, że ja nie mam nic przeciwko niemu. Bo on naruszył prawo nie zabijaj. A naruszył w ten sposób, że on wierzy w śmierć, bo on uwierzył, że mnie zabił. Tymczasem on się obciążył wiarą w śmierć. To znaczy on wierzy, że jego też można zabić. I prawdopodobnie przyciągnie do siebie taką sytuację. To będzie niemiła dla niego, on się będzie bronił, zechce żyć jak najdłużej, bo nie pokonał sobie zwierzęcia. Dlatego Chrystus, jak go przybijano do krzyża, się nie bronił, nie wyrywał się. Nie mówił, ja tu jeszcze wrócę, wysoki syny. Tak nie było. Tylko zostawił na wieszaku sprzęt i odszedł. No.
Tu chodzi tylko o świadomość. Matrix bez świadomości nie istnieje tak naprawdę. To jest sztuczny twór, nowotwór. Mhm. Nie było go na początku i nie będzie go na końcu. To są dobre wieści, kochani. Natomiast wracając jeszcze do tego programowania, czyli mówimy o tym, że w Matrixie są różne programy. Czy mogą być różne programy i te różne programy mogą oddziaływać na ludzi? Ty możesz przeżywać różne programy. Jest ci dane przeżyć program. Dam ci przykład. Idziesz na ulicy. Nagle ktoś podlatuje z tyłu i ładuje ci kopa w tyłek. Ty się odwracasz. Jesteś zdziwiony przede wszystkim. Nie znasz. Może to być staruszka. Może być młodzieniec. Może być kobieta. Może być ktokolwiek. Nie rozumiesz, dlaczego ja teraz mam przeżyć taką lekcję. O co tu chodzi? W wielkim skrócie opowiadał mi pewien lekarz w Niemczech. Szedł w Hamburgu na dworcu. I niósł tak, były takie torby, to się nazywało James Bondówki. Tak jak James Bond miał, tak on to niósł. Ktoś z tyłu podleciał, walnął pięścią w to mu wypadło. On to złapał i zaczął uciekać. On był starszy od tego, który mu to wyrwał. Widocznie ten patrzał się, czy ten go nie dogoni. I on zaczął za nim krzyczeć. Tam nie ma nic cennego. Wyślij mi tą torbę z powrotem. Bo tam są moje dokumenty. Wyślij mi z powrotem. Proszę, bitte i tak dalej. 3 tygodnie później ktoś zwrócił teczkę. W teczce on miał taki mały aparat fotograficzny, bo on fotografował pewne rzeczy, ten lekarz, tam kości czy coś, on jako chirurg. I tam było gdzieś w tego, miał tam zawsze kilkaset marek na wypadek, gdyby coś było, na taksówki, na coś. Nie było pieniędzy, nie było nic. Ktoś wysłał mu z powrotem. Teraz, czemu ja ci to opowiadam? Czemu ja wszystkim to opowiadam w tej chwili? Na przykład on mógł gonić za nim, dogonić go, podstawić mu nogę, facet by się przewrócił, on by go tam kopał, on by go z tego, ludzie by jeszcze bili brawo, takich to trzeba, policaj, tu. On, ja się go pytałem, ale dlaczego ty zawołałeś, żeby te, mówi, ja nie wiem, ich weiß nicht. To znaczy duch przez niego to zrobił. To nie ciało, Herr Doktor Hans. To duch zadziałał tu. Teraz duch jest wszechobecny. Jest w tym, który wyrwał torbę i uciekł. I coś na pewnym planie, który dla człowieka jest niewidoczny, zaistniało. Pewna reakcja. Impuls i reakcja. I tamten widocznie może wyrywał, bo potrzebował, może nie miał innego pomysłu na życie. Nie wiemy, kto to był. Może go wyrzucili z pracy 2 dni temu, miał 2 dzieci. Nie wiemy. Człowiek zareagował w ten sposób. Będę wyrywać ludziom torebki. Prawda? Taki sposób na życie. Zauważ, jak żyją ludzie, którzy rządzą światem. W podobny sposób. No comment. Więc różnie można żyć. Czyli jakie meritum było tej historii, że... On mu odesłał teczkę do domu. Nie, tylko, że ona była pusta, opróżniona. Nie. Wszystkie papiery, wszystko było. Oprócz tych pieniędzy. A, oprócz pieniędzy. Tam były długopisy. Jeden chyba on mu wziął. I tam była taka torebka maleńka, w której on miał te poskładane pieniądze jakby na taksówki czy na coś. To znikło. I długopis Mont Blanc czy Pelikan, czy co to było, coś takiego, że wiesz, zabrał. Resztę mu oddał, za jego własne pieniądze wysłał torbę. To nie znaczy, że każdy złodziej tak zrobi. To nie znaczy, że zawsze to się uda. W tym wypadku tak się udało. Jeżeli by nie było jakiegoś prawa duchowego na podstawie, a prawo duchowe musi być rezonans, inaczej tamten by w ogóle nie słuchał, co on za nim woła, by myślał tylko jak zwierzę, uciec jak najszybciej, wyrwać, sprzedać kasa i
jeszcze dzień przeżyć, bo po to się wyrywa. Jak ja myślę, na przykład, jak ja bym zdecydował się tak żyć, ja bym po to wyrywał, żeby to sprzedać mi na życie. Więc ten gość, który uciekał z tą torbą, widocznie myślał, że my nie wiemy, czy to był zły człowiek. To mógł być jeden z nas, który się tu wcielił na ziemi i nagle się zgubił w tym Matrixie. Pan doktor miał inny pan, mógł studiować, mógł być lekarzem, mógł. I tak sobie żył, taki miał patent na życie. To nie znaczy, że na przykład później nie wbijał szczepionek dzieciom, wiedząc, co wszczepia. Ale wtedy jeszcze tak nie robiono, bo ja ci mówię gdzieś o latach 80. To jeszcze wtedy może nawet nie był świadom. Ale fajnie jest ten przykład, który podajesz, bo gość, który wyrywa tą aktówkę, tak, właśnie z myślą, że tam są jakieś pieniądze i tak dalej, ten gość działa pod wpływem jakiegoś impulsu, ale też programu zarazem, prawda? Ten program mu kazał to zrobić. Jak nie wyrwę, nic nie będzie miał. Dokładnie. I reagujemy też nie tylko aż tak radykalnie jak w tym przykładzie, ale my jako ludzie też reagujemy tak czasami w jakichś różnych sytuacjach, nie aż tak ekstremalnych. I teraz co zrobić, żeby aż tak nie zareagować i nie odpowiedzieć na ten program, który czasami nas dotyka, jakby nie patrzeć? No, wiesz, przychodzą do mnie czasem pacjentki, stają tak bokiem do mnie, niech pan coś z tym zrobi. Ja mówię, jest taka dieta niemiecka, że Niemcy nazywają FDH, fress die Hälfte, żyj połowę. Ale wiesz, o co chodzi? To są niby takie śmieszne, bo kobiety lubią ciasteczka, to tego. Don't take it personal. I są faceci, że jedzą dwa razy tyle ciasteczek i wyglądają, jakby był, wiesz, chronicznie w ciąży. On, jak widzi, nie może nie jeść słodkiego. On jest uzależniony od cukru. Od cukru. A cukier i cukrzyca i te wszystkie rzeczy, to jest zawsze, ma coś wspólnego z miłością. Bo to jest słodkie. I teraz znowu, widzisz, w duchu jest przyczyna, nie w ciele. On nie może, on musi coś słodkiego, to akurat jeszcze to ładnie opakowane, ładnie wygląda, ładnie pachnie, kolory. Serduszka, miłości. Miłości właśnie. Ale weźmy inny przykład. Ja ci dam przykład w taksówce. Wsiadłem do taksówki w Madras, w Indiach i powiedziałem mu, że chcę jechać stąd do hotelu taki i taki. How much I pay you? Tak mówię mu. Ja mówię z polskim akcentem, on z hinduskim, dogadujemy się. 15, dobra. Podjeżdżamy pod hotel. Ja wyciągam, dam mu, wiem, masz tu 20. Jeszcze 30. Czemu? 50. Ja mówię, nie, mówiłeś 50. No, 50. Ja mówię, nie chcesz nic. Wyrwałem moje pieniądze z powrotem. Idę, otwieram bagażnik, biorę walizki, wtedy miałem dwie, jeszcze żona z dzieckiem i idę do hotelu. On leci za mną, wyrywa mi jedną walizkę, bierze z powrotem do tego. Ja mówię do Marty, weź tą walizkę, ja idę, wyciągam walizkę z bagażnika. On pobiegł szybko, wyrwał jej walizkę, daje tu. Teraz tak, w tamtych czasach ja byłem innym Romanem. Strasznie mnie korciło, żeby złapać tego człowieka, który w gruncie rzeczy miał na sobie tu taki ręczniczek, wiesz, jak się schylił, to nieładnie wyglądało, a jak podciągnął trochę, jeszcze gorzej. Więc ja widzę, że mam do czynienia z jakimś innym człowiekiem tu, ale czuję, zaczyna to działać na nerwy. Słyszysz to? Co ci działa na nerwy? On nie! To nie on mi działa na nerwy. Myśl, co ja mogę z nim zrobić w tej chwili. To jest ta myśl. Ja jestem dzieckiem wszechmogącego, o czym ja nie wiem jeszcze wtedy, w tamtych czasach, ale ja pracowałem w takich miejscach, że tam się długo nie gadało. I mimo, że taki mały, ale jednak świnia, ja mogę z nienacka zrobić coś takiego, że on będzie żałował, że mnie spotkał. Trzeba odpocząć od siebie na chwilę.
Wtedy jeszcze nie potrafiłem, ale duch kazał mi wejść do hotelu. Zawołałem tego z recepcji, mu mówię, powiedz mu co i ja. Oni tam coś pogadali. W końcu ja się zgodziłem na 20. Nie chciałem też przy Marcie, wiesz, zachowywać się w taki sposób, jakby to może... Poza tym zdaj sobie sprawę z jednej rzeczy. Ja jestem w kraju, gdzie są 2 miliardy ludzi. On jest silniejszy. Rozumiem. Nie mam szans. Nawet gdybym tam znienacka zareagował i go uderzył, czy on się przewrócił, może nawet niedobrze. Niedobrze. On ma kolegów. Przyjedzie policja, tacy sami jak on, może przyjedzie jego kuzyn, niedobrze. Więc widzisz, tu działa i intelekt, i trochę się opanować, i to, ale opowiadam o tym dlatego, bo ja wtedy jeszcze nie byłem tym Romanem, jak i teraz. Teraz ja bym definitywnie, i no już masz jeszcze 20, spieprzaj. Ale nawet to spieprzaj jest niedobre. Jeszcze trzeba zrozumieć, czemu on to robi. I jak to ty czujesz, to już jesteś właśnie poza Matrixem. Inaczej nie. Inaczej ty na jego rachunek masz, to rozumiesz? Ty się lepiej czujesz, twoje ego się lepiej czuje, nie ty, ego. I ja w Indiach się nauczyłem nie dawać takich właśnie jałmużen ludziom, którzy widzą białych ludzi za półgłówków, którzy dają im pieniądze. Natomiast jak dawałem mu coś do jedzenia, a nie chciał, to ja wiedziałem, że dobrze zrobiłem, że mu nie dałem pieniędzy. To przeżyłem kiedyś w Niemczech też na ulicy, że mu kupiłem hamburgera, no wrzucił we mnie tym, bo nie chciał, on chciał na flaszkę. Ale też zrozumiałem to. On ma takie obciążenie. To są nasi bracia i siostry, że nie dali sobie tu rady w tym świecie już. Gdybym ja nie doszedł do tego, do czego ja doszedłem, to na pewno bym dziś nie przyszedł z sobą rozmawiać. Bo jeszcze nie wiedziałem tego, co teraz wiem. Ja sobie teraz wyobrażam, czego ja jeszcze nie wiem. To jest straszne. Ale już jest lepiej. Ale wiesz, jeszcze kończąc ten temat właśnie oprogramowania, nie jedna osoba by powiedziała, skoro mamy dawać im więcej pieniędzy, mamy nie reagować, że ktoś cię rzucił hamburgerem i tak dalej, to będziemy wiecznie skubani, wiecznie ofiarami będziemy i po prostu najlepiej już się położyć i po prostu dać się wszystkim ze wszystkiego skubać. Znaczy położyć się trzeba, ale nie z nimi. Trzeba, żarty na bok, to jest ta, ja rozumiem to pytanie, o co ci chodzi. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest słuchaj wewnętrznego głosu, bo to jest jedyny głos, który nie kłamie i który cię dobrze prowadzi. Więc jeżeli czujesz, że ten człowiek na pewno chce na flaszkę, mówi daj to, bo ja nie jadłem, nie zje tego, daj się okłamać, chcesz, daj mu na flaszkę, idź, masz. Nie chcesz, nie daj mu. I nie żałuj później. I nie żałuj go. Bo później, wiedziałem, on pewnie przepił. Nie. Daj mu. Jak do mnie podchodzi ktoś, gdzieś mówi, panie, jak nie napije się piwa, to zwariuje chyba. Ja mu daję, masz kup se dwa. Przecież ja nie pomogę mu już inaczej. Niech się czuje chwilkę dobrze. To mu nie pomaga w niczym. Pomaga mu w tym, że on na chwilę ma ulgę, na sekundę ma ulgę w swoim długim, męczącym go życiu, który on sam sobie reżyseruje i w którym sam pisze scenariusz do niego codziennie i sam odgrywa tam główną rolę. Dopóki on tego nie połapie się, że on sam sobie to robi, będzie chodzić żebrać na piwo. To zasługuje na miłosierdzie, moim zdaniem, dzisiaj. To nie znaczy, że każdemu. W danej chwili czujesz, dam ci. A są czasem, że nie. Szczególnie jak podchodzą do mnie cyganki Matki Boskie. Zawsze z dzieciątkiem na ręce. Nie ma mowy. Absolutnie nie. Ja raz zrobiłem dowcip i udało mi się przełamać jej program. Ja głodna, daj do tego. Ja mówię, to zeżrij to dziecko. I ona się roześmiała.
No więc widzisz, no ty się ze mnie śmiejesz czy z ciebie? Nie, ona się śmieje z tych, którzy jej dają pieniądze, bo ona wie, co ona im odgrywa rolę Matki Boskiej, którą oni niosą w głowie. To ona zawsze będzie z dzieckiem, z Matką Boską jest. I to zarezonuje z programem? Tak, to jest właśnie program, że to Matka Boska, że to kobieta, że małe dziecko. Pod kinem Rialto w Katowicach była jedna, że zawsze tam siedziała i to dziecko nigdy nie rosło. Wiesz, to jest tak, jak pytasz się kogoś, jak tam on tego, wiesz, bez nóg niby siedzi na dworcu tego pana, od kiedy tu siedzi? Od 9 do 14. Wiesz, powiem codziennie. To dziecko zawsze było małe, bo ona pożyczała widocznie tam od koleżanek. Albo może nikt nie chciał jej zapłodnić, ale było to samo. Tak to wygląda w życiu. Życie w Matrixie trzeba brać też tak troszkę pobłażliwie, inaczej ono się stanie śmiertelnie poważne. Dokładnie. I myślę, że to też o tym rozmawialiśmy w naszym tym dłuższym odcinku podcastu i to właśnie z ludźmi bardzo dobrze zarezonowało, że warto niektóre rzeczy brać właśnie żartobliwie, po prostu śmiać się z niektórych rzeczy, tak, bo można by oszaleć. No szaleją, zobacz ile jest, nie ma takiego kraju na ziemi, gdzie nie ma zakładów dla psychicznie chorych. W tych psychicznie chorych zakładach to nie są tylko dusze, które kiedyś zgrzeszyły. Bo to słyszałem już. On na pewno kiedyś komuś zrobił, że oni zwariowali, teraz on musi zwariować. Dobrze, ale my mówimy o setkach milionów ludzi. Nie wszystko jest karmą. Oczywiście. To mogą być dusze, które przybyły na ochotnika z różnych miejsc we wszechświecie. I za intensywnie tu jest, a tak łatwo nie można uciec teraz. To co zrobić? No to jest duża rata samobójstw. Na przykład w krajach demoludów tutaj, jak była komuna, to właściwie nie było samobójstw oficjalnie. Tu i ówdzie się zdarzało, że ktoś tam popełnił samobójstwo, bo albo był bardzo chory psychicznie, bardzo długo, nie upilnowano go, albo no może nie wytrzymał tam czegoś, bo mu zrobiono tam podczas wojny, gestapo, już się zaczyna, nie, a tak to wszyscy byli, gdzie to wolno dyszy człowiek, prawda, że cudownie było i nie było samobójstw. A na zachodzie, bez przerw, ludzie żyją pod mostami i popełniają samobójstwa. I myślę też, że w tym szpitalu, o którym powiedziałeś, takim psychiatrycznym, tam nie tylko są ludzie, którzy za jakieś grzechy są, tylko tam są też ludzie, którzy są po prostu obciążeni. Tak, ja pracowałem krótko bardzo w takim miejscu i nie chciałem tam pracować i obserwowałem niektórych ludzi. Oni nawet sobie zdają sprawę z tego, że tak naprawdę to już mógłbym stąd wyjść. Nie chcą wyjść, tak jak wiesz, był taki film z Kobielą, bo Gumył Kobiela ze Zowate Szczęście i tam Kobiela był u mojego ojca nawet na badania kiedyś, to on tam gra, jego wyrzucają z więzienia, już wyrzucają go, bo on nie chce odejść, bo on tak się nauczył żyć w tym więzieniu, że on nie chce wyjść. I oni, to on prosi naczelnika, ale panie naczelniku, ja będę robić ścienne gazetki, żeby tylko zostać tam. Więc tam zauważyłem, byli ludzie, że moim zdaniem jemu było wygodnie. On tam spał, on tam jadł, miał co pić, on wiedział, jak się zachowywać, dawali mu, on łykał, co mu dają grzecznie, bo jak nie, to i tak by mu dali. Więc i żył sobie tam, a tu telewizja leci, a tu jakaś gazetka gdzieś coś i przepchać się tak. To są biedne dusze, które nie dały sobie rady w Matrixie i on chce tak jakoś się dopchać do tej śmierci i tylko co dalej? Co dalej? Bo tak jak drzewo zetniesz, tak spadnie i tak zostanie i będzie leżało. Co dalej? Wychodzisz z ciała, teraz nie masz nawet ciała już, to z tobą będzie robił interesy po drugiej stronie. Koniec! I teraz dokąd? To nie jest tak, każda duszyczka sobie frunie teraz do Pana Boga.
Nie, wcale nie. Równe przyciągnie do siebie równe. On wyjdzie z ciała i będzie wśród tych, którzy w takim samym stanie świadomości opuścili ciało. Po samobójstwie, po domu wariatów, psychicznie chory, naruszony, seksmaniak, pedofil, zoofil, nekrofil i inne filie i tak dalej. I tylko równy do równego. Znowu jest prawo ducha, podobne do podobnego. To jest prawo grawitacji, gdzie ty ciążysz, w którym kierunku. W każdym razie programujmy się pozytywnie. Właśnie, i to jest też chyba ważne, co powiedziałeś na samym początku, że nie tylko możemy być programowani z zewnątrz, ale możemy też od wewnątrz. Tak, i to jest to, słuchać wewnętrznego głosu i pozytywnie, nieważne co o nas pomyślą. To są dobre wieści.